potwierdzić wszystkie plotki, że Ministerstwo Głupich Progów ustawiło te ostatnie wybory. Były one ustawione przez nas, tak jak i wszystkie poprzednie. W dniu dzisiejszym będziemy chcieli przedstawić jaśnie panującemu nam Krzysztofowi ze Świdnika, zarządcy tych ziem, nasze postulaty. Na wstępie jednak pragniemy podsumować ten niecały rok pańskiego panowania w Lublinie, zwanym Kuptinem, rozpoczynając od wyrażenia naszego ubolewania, że nie czyni pan aż tylu głupich kroków co poprzednik, co martwi nasze ministerstwo. Liczymy na to, że jako że kadencja jeszcze długa, to nadrobi pan te niedopatrzenia. Co do dotychczasowych osiągnięć, liczyliśmy, że doszczętnie i na stałe rozkopie pan miasto, pozostawiając jedynie transport nożny dla naszych mieszkańców. Jest to znamienne, ponieważ Unia Europejska przewiduje hojne dofinansowanie do rozwoju własnych głupich kroków w sytuacji, w której przynajmniej 2/3 miasta jest nieprzejezdne dla ruchu kołowego. Niech się pan nie martwi, że nie udało się zdobyć europejskiej stolicy kultury. Jest jeszcze wiele kontynentów i archipelagów na Ziemi, gdzie nasza aplikacja miałaby szansę. W porównaniu na przykład z Antarktydą nasza infrastruktura kulturalna, komunikacyjna, a nawet hotelowa nie wygląda źle. Tradycyjnie pragniemy zaproponować parę koniecznych do wprowadzenia usprawnień, które uczyniłyby to miasto najpoważniejszą metropolią stąd aż do Wieprza. Po pierwsze, sugerujemy połączyć województwo lubelskie z lubuskim. Z administracyjnego punktu widzenia być może nie jest to łatwe, ale wielu osobom ułatwi to sprawę rozróżnienia naszych województw na mapie. Kto w ogóle spoza tego regionu widzi jakąś różnicę między nami? Poza tym wyzbędzie to ludzi z kompleksów, że nasze województwo znajduje się w Polsce B. Po drugie, opodatkować wszystkich rowerzystów. Rowerzysta jest wrogiem każdego piechura, a za uzyskane datki można wyremontować nasze chodniki, po których można poruszać się głupim krokiem. Po trzecie, proponujemy rozwiązać odwieczny problem, czyli wybudować cukrownię na stadionie po cukrowni. Ceny cukru idą w górę, a stadion miejski sam z siebie miałby kłopot z rentownością, więc jest to jak najbardziej racjonalny postulat. Zamiast pomnika marszałka postawić pomnik Johna Cleese'a, zamiast baobabu posadzić modrzew, a zamiast pomnika Unii Lubelskiej pomnik stopy. To nasz projekt odnowy Placu Litewskiego. Po piąte, dajmy sobie spokój z budową lotniska, szybkiej kolei czy drogi ekspresowej. Proponujemy chodnik do Warszawy oraz port rzeczny, kajakiem w dół Bystrzycy przez Wieprz do Wisły i prosto do Warszawy, bez asfaltu, cementu i stali, za to zdrowo i na luzie. Po szóste, zamiast budować centrum spotkania kultur w miejscu teatru w budowie, wybórzmy go i postawmy na jego miejscu największą na świecie szalkę Petriego. Po wypełnieniu jej organiczną pożywką na pewno będą się w niej spotykać kultury, tylko może nie takie jak w pierwotnym zamyśle, ale na pewno turystów to zaciekawi miastem. Po siódme, na koniec postulujemy utworzenie pierwszej instytucji europejskiej z prawdziwego zdarzenia, roboczo zwanego Ambasadą Absurdu, której zbierane i katalogowane mogły być najdziwniejsze przypadki bubli prawnych i absurdów biurokratycznych krajów Unii Europejskiej. Łączymy wyrazy szacunku, licząc, iż pan miłościwie nam panujący przychyli się do naszych postulatów. My niżej podpisani ministrowie. Bardzo szybko o podpisanie się.